Nie, kochani, znajdujemy się w bunkrze na oczy Bunkier Muzeum. Tam jest schron foliowy. Kolorowy, jednoosobowy. Zamykamy kolejne rzeczy. Jak widzimy, mamy tutaj na czołgi mamy taką rakietę. Tutaj było skrytowanie V3. My się kryjemy tam. Niego z bliska widzimy. A tu mamy pociąg, który pilnuje. Jesteśmy tutaj na pracę, jak widać. A my kierujemy się w tablicy. Krótki opis. Sobie poczytajcie sami. Ja mam twoje historie. A my kierujemy się do muzeum. Działa elektromagnetyczne mają być montowane tak, na amerykańskich okrętach wojennych o napędzie atomowym. Bo on dzisiaj potrzebuje energii do zasilania, więc wciąż jest ciekawe. A to wszystko, co Państwo tu widzicie dookoła, są to rzeczy znalezione tu w tym lesie, przekazane przez Park Narodowy, nadleśnictwo sobie prywatne. I tu macie ciekawe pantofelki. Mucie. Dla niemieckiego żołnierza. Dla żołnierza, który ma stać na barcie, tam pod Stalingradem, tam na froncie wschodnim. Tam temperatura spada do minus 40 stopni, moi Państwo, i więcej. To ten żołnierz swój but, wkłada się ten jeden but w drugi. Żołnierz może stać kilka godzin na dużym brodzie. Super drewniane podeszwy z drzewa lipowego. Były kilka są godzin rzeczy, kosowane w gorącym oleju. W lesie otwory drzwi się zamknęły, drewno już nie będzie piło wody. Świetny izolator się stworzy. Skóra, aby but nie przemakał. Filtr, żeby trzymał ciepło. Ten bucik, ten pantofelek waży 2,1 kg. Także proszę mi wybaczyć. Tych butów nie wypożyczamy na Sylwestra, bo nie da się w tym dalej. Sylwestra na mrozie jest to but ciekawy. Takie pantofle dla Kopsiuszka z Berman. 3 kilometry stąd mamy jezioro Turkusowe, zaś tam będziecie jechać tym pendołą w Lidino. Mam nadzieję, że kierowcy nie pomyli się drogi. A tak, proszę Państwa, jezioro Turkusowe wyglądało w 1912 roku. Kopalnia Kreny. Na dnie, gdybyśmy się chcieliby pochować wodę, drodzy Państwo, będą ruiny domu administratora kopalni. 21 metrów pod wodą. Tu macie Państwo zdjęcia z 1945 roku. Rosjanie przyjdą, zabiorą pompy, które służyły do odsysania wód podskórnych i wody podskórne, skąd nie będą zalewać wyrobisko Kredy i powstaje jezioro Turkusowe. Tam zaraz Państwo mycie, ale cała tajemnica tego akwenu to jest to, że tam dno jest białe, tam jest nadal węglan wapnia i kiedy świeci słońce, promienie słoneczne odbijają się od białego dna i na powierzchni wody tworzy się pryzmat w kolorze turkusu, zieleni, szmaragdu. Im więcej słońca, ten kolor jest bardziej intensywny, bardziej taki turkusowy. Nie ma słońca, to taki bardziej ciemniejszy, w szmarach bardziej wpada. Ale w każdej porze roku ten kolor jest inny, jest ciekawy. Wokół jeziorka można sobie przejść, jest piękny spacer bukowy w pięknym starym lesie. Jezioro Turkusowe, dawna kopalnia Kredy. To stąd Kreda, proszę Państwa, przepraszam, była transportowana do Lubina, do tej ostatniej wiązki. I tam była największa cementownia w Europie. Johannesa Kustorfa, 100 tysięcy ton cementu rocznie, 800 osób tam pracowało. Po wojnie Rosjanie tą cementownię wysadzają w powietrze, a wszystkie piece i maszyny trafiają do Związku Radzieckiego. 8 ostatnich kombinów wysadzi Andrzej Wajda i kręci film Kanał. W 1956 roku obok był port, dzisiejsza baza rybacka i stocznia. Stocznia, gdzie Niemcy budują betonowe barki. Pod koniec wojny w niebie do transportu paliwa syntetycznego z polis. Paliwa robią z węgla, z pyłu węglowego. 8 ton węgla, 2 tony benzyny, to przecież nie było ekonomicznego uzasadnienia. A statki z betonu. Betonowe statki, betonowe bomby, betonowe miny. Brakuje stali i beton króluje. Zastępuje stal tam, gdzie można. Jakbyście Państwo chcieli sobie przypomnieć 4 palce cewny, to Janek Litka, Marusia strzelają z PPS-y i to jest PPS-ka 43 roku, kaliber 7,62, w magazynku 35 sztuk pocisków. Janek Litka, Marusia z takiej PPS-y strzelała, wcześniejsze PPS-ki miały magazynki bębenkowe, okrągłe, to jest 71 sztuk pocisków. Ten magazyn leży tutaj w gablocie, one się zacinały i od 43 roku systematycznie Rosjanie będą używać PPS-y z magazynkiem łukowym i Polaraxa. Marusia filmowa, kiedy biegnie do Janka, jest taka scena, to właśnie z taką PPS-ą Marusia
Marysia biegnie do Janka. Pani ma już szarika, to jeszcze do tego pepeszkę. Jakiś hełmik na głowę. I Marusia czterech pancernych z szarikiem. A Janek celuje i szczeli zdjęcie do swojej Marusi. Oj, pani ma torebkę na granaty i amunicję, jak pan słyszy, czyli chlebak wojskowy też jest w razie czego. Przekazujemy ten karabin dalej. Trzeba zobaczyć, ile to wszystko ważyło. Wyposażenie żołnierza w czasie II wojny światowej to było 50 kilo. Czyli w Afganistanie, w Iraku, na Ukrainie to jest 25 kilo. To trzeba złapać w rękę, przymierzyć, zobaczyć, sprawdzić, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. Musi pan coś zadzwonić do znajomych, mamy iPhone'a, telefon, kabelek, dzwonimy na koszt kancelarii Rzeszy, proszę państwa. Najbardziej. A tu już czyli ręczną broń przeciw pancerną, żołnierz brał na bark, odbezpieczał, celował, strzelał i ten można było strzelać. 1655 rok. To trzeba złapać tą historię, no dosłownie to zapraszam państwa. Tak, właśnie z takiej wyciągnął. Nie, kochani, dajcie. John Rambo wersji nowej. Ale fajnie, możesz iść na wojnę. Będziecie też. Bardzo fajne miejsce, muzeum. Maja telefon tam trzymaj. Starocie są, tylko wojenne. Więc tu tam bunkry, jak pasuje kanał, czyli bunkry. Też ona kręci film. A ja mam na sobie garnet. Będziecie. Miejsce fajne. Bardzo proszę. Tu mój dzięcie, halo, dobra. Dzięcie. Telefon do przyjaciela. Kręcimy nie do kogo. Telefon polowy, a tu mamy depresję. Zobaczcie sobie. Takie wielkie były buty. To jest 33 rok. Milony. Widzisz? I jeszcze. Chodźcie. Nie to mam takie coś, tylko mam zabawkę. Tak to jest. Kolejne działko. Nie wiem jakie. Ale takie z tymi. A czekaj pomysł. A my kierujemy się na górę. Tak mamy taką trasę, jest ciężka, przez las. Tu widzimy jak to było. Tak z dołu tam żona idzie. Idziemy na górę. A mamy trasę, widzicie. Teri V3. Podobno husa jest, trzeba robić podobną broń. Ale mu coś nie wyszło. Tak mówił przewodnik. A my co, idziemy do góry. Polecam te muzeum V3. Też muzeum w rękach prywatnych, ten obiekt. Ale pokazuję bardzo ciekawą historię obiektu. Mogę powiedzieć, że jest fajnie. Jest w języku polskim i niemieckim. Więc bardzo fajne. No. Co mieści w Międzyzdrojach. Okolicach. Więc tu zaraz mamy, za 2 minuty będzie stanowisko V3. Inne drogi, widzicie jak to wygląda. Będziemy do góry i po
pokażę. Mamy pierwsze ślady broni V3. Po lewej stronie widzimy konstrukcję ceglaną. Widzimy konstrukcję. Tu sukowego nie idziemy, ale zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Mam sobie klapki, niezbyt bunkrowy strój, ale myślę, że nic nie brać dzisiaj. Mam pozwolenie, jak to wygląda konstrukcja. O, widać. Chodź, przybliżę wam trochę. O, widzicie? Od dołu. Wygląda aż tutaj, a my kierujemy się dalej. Kolejny element V3. I się kierujemy dalej. O, macie te stanowiska. Stanowiska V3, jak widzicie, bo pewnie wyrzutnia do góry. Ja tutaj to wszystko piszę. Będę mówił. A pocisk to się wyłącza, no właśnie. To się mówiłem. A my idziemy dalej w stronę kolejnych tych stanowisk. Tu mamy kolejne stanowisko. No i w podobnym znaczeniu. Wszystko Niemcy zniszczyli. Jak to Niemcy? Ślady niszczyli swoje. To wygląda mniej więcej. Mam kasę całości, jak to wygląda mniej więcej. Tam zejdę w dół, trochę zejdę. O, patrzcie teraz. O, wyglądało mniej więcej. My idziemy dalej do kolejnych stanowisk. Ok, tu widzimy ten park woliński. Gdybyśmy szli dalej, około 4,5 km mieści się błękitne jezioro. To jest w skutkach po ich skutkach chemicznych, czyli po V3. A my wracamy do żony. Ona nie doszła do mnie i co? Widzieliście resztki V3. Mam nadzieję, że podobało się. Zatem sobie poproszę parę słów do kamery przewodnika, no to krótko opowie. Stanowisko pierwsze. Tu były też pewnie podobnie jak wyrzutnie. Widać budowa terenu jest jaka jest. Więc... A idziemy dalej. Do dziury włosy.